matko jedyna, jaki kwadratowy tyłek. Ja rozumiem, że duże tyłki są w modzie, ale kwadratowe? Zawira, kwadratowe tyłki, krowie rysujesz! Ja jestem Zafira LPS TV. No i po co ten entuzjazm? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dziś przygotowałam dla was coś mega specjalnego, a mianowicie kolejne krzoszeczki, podręcznik na rok. Także to nie jest taki zwyczajny odcinek, to jest super, hiper, mega, ekstra, kaśny odcinek. Po prostu sprzątałam, no i ogólnie... Znalazłam tą książkę, znalazłam też dwa inne krzoszeczki, więc jak będzie, nie wiem, 1000 łapek w górę, a pewnie tyle nie będzie, nagramy sobie kolejny film z najlepszymi krzoszeczkami. No ale już za bardzo przedłużam, więc przejdźmy do okładki. No, na okładce mamy bardzo ładną krowę. Co to jest? To wygląda jak taki kwadratowy robak. Tu ma nóżki, a tu ma głowę. Nie, co ja wymyślę? Jak widzimy, krowa ma rogi. Co? Czekajcie. Krowa ma rogi? Czyli jak już wiemy, krowa ma jedna rogi, ale... Matko jedyna, jaki kwadratowy tyłek. Ja rozumiem, że duże tyłki są w modzie, ale kwadratowe? Zawira, kwadratowe tyłki, krowie rysujesz! I ta piękna pomarańczowa ekierka, taka odbita. Ale przewrócimy na następną, co to jest? W końcu to jest podręcznik farmera, to może dowiemy się, jak odróżnić kozie bobki albo krowie placki. Lubię placki, tak, placki, ale nie krowie. Podpisz obrazki sy. Obrazki przez sy? Od kiedy tak? Nigdy nie zgadniecie, co to jest. Naprawdę nigdy nie zgadniecie, co to jest. Mam wam powiedzieć? To jest złoty klocek ze świetlicy. Cech. Zły gulguś, gęguś, drugi, który zabił milion farmerskich zwierząt! Złapał Co? Kaczyńskiego? Jak on to mógł zrobić? Czekaj, co tam pisze? A, Kaczkuda, czy tam Kaczyńskiego. Króla mórz. Ja myślałam, że królem mórz jest Posejdon, co nie? Po jękach i stękach. Kaczkuna. Zaraz. To co oni robili? Zdecydował. Jeśli. Przyniesiesz? A co to za nowe słowo? Mi 100 kilogramów bursztynu, to cię wypuszczę. A to w morzu mają piwnicę? Przy kopaniu Kaczkun znalazł 3 szczere złota. To one były szczere? Wiecie, dobrzy przyjaciele, nie? Szczere złota, to was wiecie. Nigdy nie oszukają, bo zawsze będą szczere. Odał bursztyn gęgusiowi i wrócił na farmę. I tak z tyłka zdanie. 3 orły strzegły szczerych złód. Nie rozumiem tego zdania. Odpowiemy na pytania. Szczere złoto. Kim był Kaczkuń? Prezydentem, to znaczy królem. Mórzy. Małże! Jakie zlecenie dał Kaczkun? Gulguś gęguś drugi. To on dał mu zlecenie? Z tego tekstu wynika, że trzymali go w piwnicy. Teraz podpiszemy obrazki. Ski. Skisła! To Minecraft jest. Zrobiłam! Jej. Motor, nie, tato, nie, ja tu nagrywam! Zaśpiewaj. Krowa miała owieczkę. Pierwsza C.
Czy ktoś mi powie, co to za piosenka do cholery jasnej? Krowa miała owieczkę, la 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 la. Krowa miała owieczkę, la 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 la. Krowa miała owieczkę. No i spakowała ją do teczki, bo miała też teczkę. Krowa miała owieczkę. La 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 la. Gulkuś gęguś miał 100 kg bursztynu, użył 26 na studnię. To w morzu potrzebna mu jest studnia? To tak jakbym, no nie wiem, miała studnię na powietrze w... Nie umiem porównywać, niestety. Umrze, zabije się. Zabij się. Odpowiedź. Te proste linie, one są takie... One są takie idealnie proste. Ta maszyna ręczna była. Ty tylko kręcić ciężko było. A maszynki... Pręciki? No bo to jest zabawne. Biły ci ciężko ziarna. Długa rura już wydala resztki. A mąka do chleba będzie. Pisał Jan Sobieski. Co? No nie przypominam sobie, żeby Jan Sobieski pisał takie rzeczy. Co ja robię ze swoim życiem? No powiem ci, Jan Sobieski, no nie wiedziałam, że pisałeś takie piękne wiersze. W tytule... Kręci zylek? Ktoś mi powie, co to jest. Zróbmy w takim razie jakieś zdanie dość trudne. Oto mąki zmieszlone przez mąkozyla? Co to jest? Lipowna? Co to jest? Czy ja taka starodawna jestem, że nie wiem, co to lipowno? Ale co to jest? Żyta, pszenicy, owsu, kukurydzy. I... Co? Awastu? No, mówili, że awast to jest taki super antywirus, no ale wiecie, mąkozyla zniszczy awast, przemieli na chleb! Tylko nie wiem, co to jest ten chleb internetowy. Można? Można. Przez RZ? Naprawdę? Ty mogłeś stać? Dlaczego? Dodać do mąki słonecznik, ziarna z dyni, aloes, ziarn, marchewki czy inne smakołyki. Zależy, kto uważa, co za smakołyki, no wiecie. Wyślę Karimiel pestko z popki z chlebem. Gop, przysmak, ale bon appetit. Ale już się dowiedzieliśmy, co to jest mąkozyla, więc teraz robimy bardzo trudne zadanie. Połącz je z zbożami i roślinami. Pączki z Biedronki. Ragnar, gdzie ty idziesz? Ragnar! Gdzie ty idziesz? Mam pewien problem, bo... Bo chyba ta tabelka to tylko... No najlepiej włączyć kosiarkę i będzie super! To są zboża, co nie? No, a to po co te roślinami? Jak ja wykonam to zadanie? Ono przecież jest takie trudne. O nie! Ja go nie wykonam? No nie, nie, to jest niemożliwe. Mąka żytnia, To nie wiem, to będzie żyto, nie mam, powiedzcie. Połączę mąka żytnia to chyba z żytem. Kukurydza, to ten, no nie, no sprzedną, nie, kukurydziana, no to będzie, o, pszenica, owies. Wykonałam zadanie całe. Zrób quiz. Nie. Historyjki. Każdy o tym wie, że w pisarzy fajnie bawić się. Bla, 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 bla. Nie chce mi się tego czytać. Odpowiedz na pytania. Co na pewno musi robić, żeby pisać? No na pewno musieli mieć pióro. I te obrazki z mojego starego angielskiego. No więc to by był już koniec, tak, i właśnie akcent, to sobie kończymy nasz piękny filmik. I Radka też od Planety Faktów.
No i zrobimy tak, że jeżeli będzie 600 łapek w górę, to na pewno, nie wiem, dwa dni później zobaczycie kolejny odcinek podręcznika Farma i podzielimy sobie to na kilka części, bo tego jest dużo. A pewnie sobie też zajmiemy się super filmikami, moimi ekstra innymi krzoszeczkami. No i jeżeli... przepraszam, mój film wam się spodobał, to wiecie co macie robić i w ogóle bla bla bla, nie będę się męczyć, więc siemano. Widzicie, mamy 21 stron świetnych zagadek i w ogóle, no w końcu to jest podręcznik na rok, nie? Także do następnego odcinka! Ała.